Mija pół roku od wyborów samorządowych. To dobry czas na pierwsze oceny i podsumowanie tego, jak radzą sobie nowi prezydenci i prezydentki. W tym roku władza zmieniła się w trzech dużych śląskich miastach: Zabrzu, Chorzowie i Gliwicach. Jak zwykle punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Paweł Jędrusik. W piątek Katarzyna Kuczyńska-Budka przedstawiła swojego trzeciego wiceprezydenta. Została nim Agnieszka Dylewska, dotychczasowa skarbnik miasta. Za kilka dni rozpocznę 25. rok pracy w Urzędzie Miejskim. Rzeczywiście przez dotychczasowy okres pracy zajmowałam się głównie sferą finansów, ale wszystkie wydziały i jednostki miejskie również przez ten pryzmat finansowy zdążyłam poznać. Po około półrocznej pracy jako prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka wśród sukcesów wymienia m.in. przygotowanie planu i wskazanie źródeł finansowania budowy 1000 mieszkań, zatrudnienie urbanistki miejskiej czy postępy w kwestii budowy szpitala. Jestem bardzo zadowolona. Oczywiście jestem zmęczona, bo to takie wejście do urzędu, które było zdominowane przez jakąś grupę, która ponad 30 lat rządziła jednym miastem. Wszyscy wiedzieli, że nie będzie łatwe. Ja też o tym wiedziałam, ale to moje ponad 20-letnie doświadczenie w administracji jednak trochę mi tutaj pomogło. To doświadczenie radnej również mi pomogło. Inne zdanie na temat pracy nowej prezydent mają radni opozycji. Jak mówi Łukasz Chmielewski z Prawa i Sprawiedliwości, chodzi głównie o wspomniany już szpital. Niestety mamy już takie pierwsze zastrzeżenia. Do tych zastrzeżeń uważam, że są takie trzy istotne. Pierwsze to jest kwestia budowy szpitala w Gliwicach. Od kilku lat szliśmy w kierunku budowy szpitala miejskiego. Pani prezydent zawróciła z tej drogi. Na ten moment niestety nie ma finansowania na szpital kliniczny. Opozycja z PiS zarzuca Kuczyńskiej-Budce m.in. wnioskowanie o podwyżkę podatku od nieruchomości czy dopuszczenie do organizacji Marszu Równości i objęcie go patronatem. Ciekawa sytuacja jest też w Zabrzu, bo tam Agnieszka Rupniewska swoją kadencję rozpoczęła od oszczędności. Nie ukrywam, że nastrój jest dobry, ale to tylko dlatego, że mieszkańcy mają poczucie i wiarę w to, że te decyzje, trudne decyzje, które w tej chwili podejmuję, są właściwe, więc tak naprawdę czerpię energię z tej ich wiary. Mniejszą wiarę prezentuje jednak radny Kamil Żbikowski, który był kontrkandydatem Rupniewskiej w wyborach prezydenckich. Co zaskakujące, w praktycznie każdym wymiarze Zabrze wydaje się funkcjonować gorzej niż to było przed zmianą władzy, a oczekiwania były inne. No nie jest to coś, o czym Zabrzanie marzyli i czego potrzebowali. Radny wymienia m.in. utratę doświadczonej kadry urzędników, którzy odeszli albo zostali zwolnieni, czy brak kompetencji prezydentki do wprowadzania oszczędności. W Chorzowie kartą przetargową w wyborach była kwestia budowy stadionu dla miejscowego ruchu. Na razie przełomu w tej kwestii nie ma, a dotychczasowy wiceprezydent miasta zauważa u Szymona Michałka pewne braki. Po pierwsze, bardzo jest aktywny w mediach społecznościowych. Po drugie, bardzo często spóźnia się na spotkania z mieszkańcami, spóźnia się na spotkania przy rozdaniu na przykład pod spodkiem Rady Wozów. To no, ma problem z zarządzaniem czasem. No, to, co zaobserwowaliśmy, to, że często oddaje dotacje unijne, co się raczej nie zdarza, by oddawać środki, które zostały pozyskane w poprzedniej kadencji. Szymon Michałek był dzisiaj dla nas nieuchwytny. Pół roku to oczywiście za mało, żeby rozliczać nowych prezydentów z obietnic wyborczych. Warto jednak zwrócić uwagę, że realizacja niektórych z nich może zająć więcej, niż wynosi ich kadencja.